No, proszę, proszę, proszę. Kogo my tu mamy? Bandę idiotów, co dała się złapać. Nie mam bandy idiotów tutaj. Są tylko dwaj starsi ludzie, którzy nie zamyślali planu. Właśnie. Jesteście idiotami. To normalnie idzie na normalnie wielką fortecę wypełnioną strażą. Na przykład my. A zaraz, to o nas mówisz o idiotach. Ty zabijcie mnie i pochowajcie. Dobra, poczekaj. Gdzie masz moje pistolety? Ty się starczy, lepiej nie odżywaj. I mów, gdzie ten twój bratonek. Nie powiem. Nie powiem, gdzie go trzymam. I nie powiem, że wcale się ukrywa z tej masy kawiarenki złotą, to jest pełno. Oj, ale też nie powiem, że ma czerwone oczy. Nie powiem też, że on jest po prostu inny satan. Nie powiem też, że dalej ma biały włos, ale takim czarnym pasemkiem. Nie powiem, że zmienia swój głos na takiego twardziela. Nie powiem, że teraz ma taki zorek czaską czerwoną. I tyle. Nic więcej nie powiem. No. Jeszcze on nie powinien się tak odzywać do mnie. I co ten powiedział? Stracił dawno mowę. Ale ta pęczek miał bardziej go utrzymać w mowie. Co on teraz powiedział? Powiedział, nie twoja matka idzie do piekła. To nie wychowany pryku. Następnym razem nie daruję ci tego. Czemu mu ściąłeś włosy? Wygląda okropnie. Tak jak twoje. Czemu ty masz kitkę? Czemu ty masz koronę? Czemu ty masz szare włosy? Jesteś okropny i brzydki. Nie mam pojęcia, jak Aleksander z tą wytrzymał, ty stary pierniku. Mam jeszcze jednego piernika u siebie, w kieszeni. Co jest kawałek? Nie. Może co jest kawałek? Nie. Co jest kawałek pieczeni? Nie. A skąd masz pieczeń? Oczywiście, że mam ją. Oto to pieczęć. Nie, dziękuję. Nie wiem, jakiegoś ciasta wyjątego. Nie wiem, gdzie ty to właśnie trzymałeś. Proszę, spróbuj, dobre. Nie, dziękuję. Ma twarde skorupę, więc połamiesz sobie zęby i będziesz bardziej mocarny i silniejszy. Co? Ta pieczęć gwarantuje, że ci połamie zęby. Jest tak bardzo mocna, tak bardzo twarda, że nic nie może wytrzymać tego twardziela. Jedynie moje zęby są jedynie zrobione z jakiegoś kamienia bardziej już. No byłem 25 razy u dentysty. No miałem ubytki ze tą pieczęć, no bo jest chyba ze 30 lat, czy tam 40, nie pamiętam, bo jakieś 80 pieczęci. Mać na dowód, że jest smaczna, spróbuję ją. Znowu złamałem ząb. Matko, jak to boli. Weź mi ten dentysty, synek. Co ty tak gapisz jak idiota? Weź mi do dentysty. Naprawdę nie miałeś ubrań, nie? Na przykład moją koronę. Czy coś? Naprawdę musiał być ten pomarańczowy? Zobacz, to ma ten, tutaj mój kolega ma dziurę też spodniaw. Widać mu kolano. A na kolanie ma dziurę. Zrobioną przeze mnie. No raz mu piłem, no myślałem, że to obcy krajowiec chce mi zadać odkusać. No nie, to nie miało być odkusać. To miało być chyba kajdany, nie zaś, nie kajdany. Już pamiętam! Chciał mi zadać masło! A nie zaś, to nie masło chodziło. Chodziło o jakieś uspiecenie, czy upiecenie. Nie pamiętam. Siedzicie tutaj aż dopóki nie dowiem się, gdzie jest Aleksander, jak nie powiecie. Nie powiem ci, gdzie jest ten mój wnuk. Może wiesz, gdzie on jest. Nie, naprawdę nie wiem. Cierpię na chorobie pamięci. Zaraz, co my tu robimy? Hej, poważnie, co my tu robimy? No i po co mi te ubrania? Dlaczego ty masz dziurę? Czemu ściąłeś włosy? A matko, co z tym za idiota? Dobra, jak nie dowiem się, gdzie jest Aleksander, to was zabiję bez wahania. I tak chyba to robić z tym kosem bez problemu. Albo zwiedzący od mojego bratanka. Czy tam syna, nie pamiętam. Nie czy jego, czy kogoś innego, czy ty w nim. Co? Aleksander jest kobietą? Nie, Aleksander nie jest kobietą. Chodzi mi o kogoś, to jest w nim, czyli jego wspomnienia. Ta osoba, co była przed nim. A. Czyli zaraz. Chodzi ci o jego serce? Ty co? No nie rozumiem.
Po prostu sobie pójdę. Dobra, kumplu, poszedł. Teraz spróbuję wysykać to, co miałem wcześniej. Nie mogę tego wysykać. Pomóż mi, kumple. Albo mam pomysł. Ale to nie jabla. Nie dam sobie. Chyba ja zaraz. Jest. Zdobyłem klucz do auta. Ale jak to nie mamy do auta? To po co ja zjadłem ten klucz? Ale co, mam jeszcze inne rzeczy za łątku. Dobra, mam sobie chackę. Będziemy mogli przetkać kibel. Jak tutaj nie ma kibla, to po co ja jadałem sobie chackę? Rety i taki właśnie chwila w mnie musi przyciskać. Nie wziąłem papieru. Nie wziąłem kibla ze sobą, jak miałem go zmieścić. Te agrementy zachowaj dla siebie. Trochę szacunku mniej. Mam pojemny zuch. Jak śmiesz tak mówić? Może spróbujmy tym granatem. No, oczywiście, że trzymam granat sobie. Co myślisz? No, co myślałeś? Czy ja jestem jakimś idiotą, co zjada różne rzeczy? Nie jestem taki. Co ty tak złapasz? A gdzie zapieczka od tego granatu? O nie! O, to by się spodziewał, że granat jest taki mocny. Co, że tak złopaczysz? Nie zabił nas! No, doktor Alfis, pomyśl. Wiesz, prawie syska. I jak przywrócić Aleksandra do życia? A nie zaraz, czekaj. Czekaj. No przecież! Poddałem mu powiedzieć niedawno leki. Powinno niedawno obrócić się do życia. Albo to nie działa jest kompletnie na umarłych. Doktor Alfis? Moja głowa. Nani? Doktor Alfis, czemu mi tak boli głowa? Aleksander, to ty nie umarłeś? Znaczy, witaj się ci żywy. Nie liczyłem na to, że umrzesz. Zaraz. Czy ty zawsze miałeś czerwone oczy? Nie miałem nigdy czerwonego oka. Tylko jedno, a drugie jest innego koloru. Ale jak to jest możliwe? No cóż, kiedy się urodziłem, miałem inne kolory oczu, ale ojciec kazał mi nosić szkła. Takie innego koloru, chyba wiesz, o co chodzi, o takie soczewki. To stąd można przypuszczać, dlaczego przy twoim trupie znalazłem taką dziwną soczewkę zieloną. Ale co z Alecany, najważniejsze, że żyjesz i masz na pewno dużo sił, żeby walczyć tą osobą, doktor Alfis. Ja się co dopiero obudziłem, jakiś komorze czy czymś, nie wiem. I strasznie mi głowa boli, a ty każesz mi walczyć? Racja. Doktor Alfis, halo, dobra, skup się, doktor Alfis. Pomyśl, co cię uczyła twoja jakby żona? Mówiła, że jak ktoś jest zmęczony, to musi odpocząć. Dobra. Doktor Alfis, wcale ci nie podglądam z mojej kamery, widząc ciebie, kiedy się kąpiesz, albo twoją żonę. Coś ty powiedział, że co nie podglądałeś? Nic, Aleksander. Nie musisz się tak gniewać. Czy ty podglądałeś moją żonę, kiedy się kąpała? Nie. Dlaczego mi tak podejrzewasz o takie haniebne rzeczy? Wcale też nie podglądam niektórych mieszkańców miasta, kiedy spiją. Widać, że się czerwienisz. Kłamiesz. Ale ja nie kłamię na... No dobra, podglądam czasami was. A więc trzeba ci chyba zrobić... Nie, czekaj! Ja powiem wszystko. Poglądam was z wyraźnego powodu. No może czasami przeciwko nam się odwrócić, ale co czy tam może... Czy ty mnie podejrzewasz o zdradę? Może, ale nie jesteś w pełni człowiekiem. Czy teraz ty oskarżasz mnie, że jestem kimś, co nie powinno chyba istnieć? Nie. No dobra, Aleksander. Zabij mnie. Trzedziura w mnie. Zabij.
Spal na 161, zrób cokolwiek, jak jesteś taki wściekły. Oszczędzę cię teraz, ale ostrzegam. Jak jeszcze raz będziesz poglądał albo mnie, albo któryś z moich dzieci, albo moją żonę, to gorzko tego zapłacisz. Dziękuję, Aleksander. Twoja żona miała wielką rację do ciebie. Jesteś bardzo miły, jak próbujesz. No, racja. A powiedz mi, gdzie jest moja żona? Dawno nie boli. Siedzi za kratami, przypięta łańcuchem do szyi, powieszona bardzo wysoko, częściej ją to boli, ale ona nie umrze, no wiesz. Czy ciebie to bawi? Nie? Czemu tak się pytasz? Wiesz co, doktor Alfis, denerwujesz mnie już. Nie, czekaj, nie zabijaj mnie. Ja może wiem, że oni są, ale... zaskoczymy tłumaczę. Proszę, nie zabijaj. Dobra, tłumacz się już. Okej. No cóż, kiedy ty zemdlałeś, to leżałeś przez całe 9 miesięcy. 9 miesięcy? Więc chcesz mi powiedzieć, że leżałem tutaj przez całe 9 miesięcy? No tak. Nie ruszałeś się, nie oddychałeś, myślałem, że nie żyjesz, więc spróbowałem cię przywrócić do życia i udało się. Nawet nie widziałem, że ci ręka odrosła. Czy to jakaś zina z twojej magii, czy... Nie, moja magia tak nie potrafi. A... Kilka twoich dzieci jest już zamknięte, twój jakby dziadek też jest zamknięty i tamten dziwny pan też jest zamknięty jakiś. Twój syn pomyłka weszedł do basy jakiś dziwny w ludzi, zaraz, że co zrobił? Że on zjeweset? No bazy takiej jakby kawiarenki, bardzo niebezpieczny w złoczyńców. Pamiętasz ty w 40 najbardziej niebezpiecznych przestępców? Tak. Ty, który połowę ty złapałeś, połowa twoja przyjaciele, połowa ty i oni. Tak, pamiętam, nie musisz mi tego przypominać ciągle. No właśnie, i wypuszczono, zamknięto tam superbohaterów. I... na co tam wielu ludzi cię siaduje, łącznie twój syn próbuje się czegoś dowiedzieć, a nic o tym nie wie, i... ale może się też dowiedzieć i może twój synek... dobrze mówiąc, umrzeć? Muszę tam lecieć. Nie, czekaj! Co jest, mowu? Nie musisz tam tak pójść. Zabiją cię przy pierwszej okazji, bo ty niedawno stałeś. Racja. Dobra, nie wierzę, że to mówię, ale... pomożesz mi tam wejść do tej bazy? Naprawdę? Prosisz mnie o pomoc? Tak. Błagam, nie zlej się, może chociaż się coś. O matko, to jest wielka chwila. Ja, Lothar Alfis i Aleksander. Nie wyobrażaj sobie na duszo. Potrzebuję tylko twojej pomocy tymczasowo. Tak, nie wyobrażaj sobie. Musimy sobie załatwić dobre przebrania. To mojej cymizalni! No, mogę powiedzieć, cymizalnia całkiem ciekawa. No racja, Aleksander. Dobra, weź sobie coś z tej safy i się przebierz. Dobra. A możesz się chociaż łaskać swojej na mnie nie gapić, kiedy będę się przebierał? Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. O, to możesz się nadać. Ok, piękne pasujące buty.